Best Wermi Vermicompost. Informacje praktyczne. Cześć, nazywam się Alfred Grant. Ten film Best for jest wprowadzeniem do produkcji i zastosowania vermicompostów. Na końcu filmu znajdziesz dodatkowe informacje na te tematy. Zobacz inne filmy Best for na tematy związane z kompostem i zdrowiem gleby. Kompost jest produktem powstałym w wyniku mikrobiologicznego rozkładu materii organicznych w warunkach tlenowych. W zależności od metody kompostowania, wielkości, intensywności procesu i materiału wejściowego, można wytwarzać szeroki zakres kompostów o różnych właściwościach. Wermi kompostowanie jest najbardziej naturalnym procesem kompostowania. Obejmuje wykorzystanie epigenicznych drżownic, takich jak Eisenia fetida. Ważne jest, aby nie przekraczać temperatury 35 stopni Celsjusza. W przeciwnym razie drżownice zostaną zabite. Vermicompost ma największą różnorodność drobnoustrojów i uważa się, że pomaga w ograniczeniu rozwoju patogenów, ale nie zabija i nie dezaktywuje nasion chwastów. Dlatego w produkcji na większą skalę zaleca się połączenie termofilnego kompostowania i vermikompostowania. Ze względu na unikalne właściwości vermikompostu zwykle nie stosuje się go jako zwykłego kompostu i nie rozprowadza się na polu w wysokich dawkach. Oprócz różnorodności mikrobiologicznej. Vermicompost ma większą zawartość składników odżywczych i są one bardziej dostępne dla roślin. Ponadto vermicompost zawiera znaczne ilości fitohormonów, takich jak auksyny, gibereliny i cytokininy. Vermicompost ma nie tylko większą wartość niż kompost termofilny, ale jego wyprodukowanie wymaga znacznie więcej wysiłku. Dlatego vermicompost jest częściej stosowany w uprawach o wysokiej wartości, takich jak produkcja młodych roślin, ogrodnictwo, winnictwo, sady, a nawet pola golfowe. W uprawach polowych można zastosować kompost na bazie vermicompostu do powlekania nim nasion w celu zwiększenia zdrowia gleby przy ograniczonych dawkach zaczynając od 1 litra na hektar. W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej nie ma prawie żadnych szczegółowych przepisów dotyczących wermi kompostowania. Zwłaszcza w przypadku produkcji w pomieszczeniach zamkniętych nie należy się obawiać tych uciężliwości, jak emisja zapachów czy odcieków. W niektórych krajach Unii Europejskiej przepisy uznają wermi kompost za nawóz, a nie kompost. W przeciwieństwie do termofilnego kompostowania nie ma minimalnej objętości dla wermy kompostowania. Znaczne ilości, które zostaną wykorzystane do produkcji, powinny przejść dwuetapowy proces. Pierwszy krok to etap termofilny, w którym zabija się nasiona chwastów i potencjalne patogeny roślinne lub ludzkie. Ten krok również częściowo rozkłada materię organiczną. Homogenizuje i zwiększa ją, oraz pomaga ustabilizować złoże, które w przeciwnym razie zwiększyłoby temperaturę w procesie wermii kompostowania, co mogłoby zabić czownicę. Jeśli kompostowany materiał ma być bezpośrednio pokarmem dla czownic, dobrym źródłem jest obornik od zwierząt karmiących się roślinami, takich jak konie, krowy lub owce. Jeśli proces termofilowy jest przeprowadzony przed kompostowaniem wermi kompostu, to surowce organiczne mogą być bardziej zróżnicowane. Materiały dodane do przerobienia przez drżownicę powinny mieć stosunek węgla do azotu 25 do 1. Dżownicy mają wąski zakres preferowanych warunków środowiskowych które zapewnia najwyższą optymalną wydajność. Powinny one być regularnie monitorowane i kontrolowane. Optymalna temperatura wynosi od 15 do 30 stopni Celsjusza, a dla przeżycia drzewnic od 0 do 40 stopni Celsjusza. Zalecana zawartość wilgotności wynosi od 60 do 80%. Tlen musi być zawsze dostępny w obszarze vermikompostowania, kompostowania, co jest również zapewniane przez przepływ powietrza. Dlatego materiał złoża musi mieć dobrą strukturę fizyczną, wartość pH materiału powinna zawierać się w przedziale 5 do 8, a poziom zasolenia nie powinien być zbyt wysoki. Profesjonalny proces wermi kompostowania może być prowadzony przez cały rok. Jeśli lokalny klimat nie pozwala na produkcję w zimie, produkcję można wykonać w pomieszczeniach. W systemach wewnętrznych rośnie zainteresowanie urządzeniami i wyposażeniem do ciągłego kompostowania. Oprócz produkcji tych kompostów ważne jest również monitorowanie jakości produkowanego kompostu. Przygotowaliśmy również wideo bez tłosol na ten temat. Przepisy dotyczące stosowania wermi kompostu różnią się w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zasadniczo vermikompost kompost jest uważany za kompost lub nawóz, dlatego dla każdego zastosowania mogą być inne przepisy, a producent musi dokładnie przestrzegać tych przepisów. Oprócz zastosowania jako nawóz organiczny,